Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj mamy 9 lipiec 2023 rok. Jestem u Lua. Będę sprawdzał, to jest ul numer 8. Jestem u Lua, będę sprawdzał, jak tu jest z pokarmem i czy mateczniki się wygryzły, ale czasem mogą być niewygryzione. Tu pracowała matka Zula numer 20. Widzicie? Spać. Tu pracowała matka Zula numer 20. No miało ją wziąć kolega z pasieki rzeszowskiej, ale nie wziął jej, ale wziął ją kto inny, proszę popatrzeć. No niestety z tej mateczki będzie miał ktoś pożytek. Widzicie Państwo, jak sobie radzi? Wiadomo, nowych klastrów, gdy są stare w ulu, pszczoły nie chcą zapracowywać. No, zobaczymy wszystkie ramki. O, popatrzcie się panowie. Jaka matka poszła w świat. Proszę Państwa, gdy tą matkę wyjmowałem z ula, to tu wszystko było puste. O, to jest puste. Także te inne rodziny mają problemy z paszą, z jedzeniem, z miodem. Tu coś jest. Nie coś, tylko dużo jest. Ale niestety ta matka swoją pracą... O, jest coś pod wieżę. Będzie cieszyła innego pszczelarza, nie mnie. To po prostu nie znałem tej matki. Nie miała czasu u mnie się wykazać. Dopiero teraz się zobaczyłem, co ta matka portała, gdy nic w ulu nie ma, gdy jej w ulu nie ma. Ale zobaczymy, jak to sprawa z matecznikami stoi. Czy wyszły, czy nie. Drodzy Państwo, tu już coś zaczyna się dziać. Mateczniki zaczynają być ścinane. No dziwna sprawa, bardzo dziwna sprawa. Ponieważ nie widzę matecznika wygryzionego, a jest dwa ścięte. No nic, ale to mogło wieczko oddać
się zamknąć, nic. Tu jeszcze na wygryzienie matki trzeba poczekać z jeden dzionek. Na pewno to nastąpi. Więc matula, którą przekazałem innemu pszczelarzowi, który utworzył sobie z nią odkład, jest godna uwagi. O kurde, ciężkie to. I drodzy Państwo, tak to czasem bywa. Teraz podejdę do ula, do tego ula, z którego tu włożyłem matulę. I zobaczymy, co one mają. Wszystko otwierać i ustawiać. I zobaczymy, co one mają, jak one sobie radzą. Mocno obkitowany ul. Podejrzewuję, że tu chodzi o temperaturę, że pszczółki tak się bronią przed temperaturą. Proszę Państwa, z warozą nie prowadzę walki chemicznej. Prowadzę pszczoły na krótkiej komórce. Pomyślcie sobie, jakim lekiem w moich ulów jest miód, a jakim lekiem kit. To nie jest wybój związków chemicznych. To jest czysta natura. No zobaczymy, co one mają. Jest lekko podlewany ten miód, ten ul. Ale w żadnym no zobaczymy. No rodzina mniejsza. Tutaj mniej miodu. Czy podamy? Jak Państwo widzą, że ta linia z tej linii no nie jest zła. Coś w tym upale i głodzie przyniosła. Coś w tym upale i głodzie przyniosła. Matka mi nie przechodzi do góry. A tu co jest? Zobaczymy. No, widzą Państwo, że do ula 8 dałem w miarę matulę dość. No, niesamowite upały. Teraz już zdjąłem całą izolację, bo już mi się uprzykrzyło z tym uganiać, ale by się na pewno zdała, to od góry ule nie byłyby tak przegrzewane. Proszę Państwa, tą relacją z tego, jaka sytuacja w ulu, gdzie podałem matecznik, mateczniki ratunkowe
ile mają zapasów i z tego ula, z którego podałem matecznik ratunkowy do rodziny. Gdzie to jest? Nie mogę namierzyć, ja nie wiem, o co to chodzi. Proszę Państwa, serdecznie się z Państwem żegnam.